Cześć, dzisiaj będzie prosty przepis na surówkę z kapusty, taka jak u Chińczyka, Wietnamczyka. Jest super, dobra, na drugi dzień jeszcze lepsza, także zapraszam, na razie. Do tej surówki potrzebujemy półgłówki kapusty białej, szatkujemy oczywiście, jedną cebulkę, no i marchewkę. Dwie marchewki, ja dodaję dwie marchewki. Kapustę szatkujemy, dodajemy trochę oczywiście soli. Ja dodaję szarą, tak pół godziny, żeby niech poleży sobie, puści sok, będzie miękka. Cebulę kroimy w taką drobniutką kosteczkę. Marchewkę ścieramy na tarce, jak to woli, grube oczka czy właśnie te mniejsze. No i później zrobimy sos. Także za chwilę. Teraz właśnie musimy przygotować prostą zalewę do naszej surówki. Czyli potrzebujemy tak, ocet, pół szklanki octu. Ja daję jabłkowy. W oryginalnym przepisie powinien być spirytusowy, ale wiadomo, zdrowszy jest właśnie jabłkowy. Dajemy też szklankę oleju. Ja daję, no dzisiaj dam po prostu z winogron. Łyżeczkę soli albo mniej, to ja daję właśnie tą kamienną. Uważam, że jest najlepsza. I coś słodkiego, ja daję ksylitol. W oryginalnym przepisie oczywiście mamy tutaj szklankę cukru. Uważam, że to jest za dużo. Dam dwie łyżki, trzy to maks ksylitolu oczywiście. I teraz musimy to wszystko, te wszystkie składniki musimy po prostu zagotować. Czyli tak, do garnka wlewamy ocet, wsypujemy cukier, sól i olej. To wszystko musimy zagotować. To chwileczkę, tak chwilkę, minutka wystarczy. Kiedy ostygnie nasza zalewa, po prostu wlewamy ją do kapusty. Musimy przemieszać, odstawiamy po prostu na pół godziny. Ja polecam na trochę dłużej, aż te wszystkie składniki się jakby przegryzą, zmacerują i mamy, no tak jak u Chińczyka, surówkę, tylko o wiele, wiele zdrowszą, bo na dobrym occie, a nie spirytusowym. To myślę, że to jest takie, tu nie ma co jakichś prowadzić wywodów, to jest prosta, banalna, ale na piątkowy obiad surówka do ryby jest idealna, smaczna, dużo ma błonnika, no, jak kapusta, także polecam. Z tego filmu chciałem powiedzieć, że każdy chory, każdy kto ma problemy ze skórą, tak jak puszczyca, egzema, atopowe zapalenie skóry, powinien wprowadzić warzywa kapustne do swojej diety, czyli kapusta, kalafior, jarmuż, z tego względu, że te wszystkie warzywa zawierają siarkę, a jak wiemy, siarka ma właściwości przeciwzapalne. Idąc dalej tym tropem, puszczyca to jakby nie było objaw jakichś stanów zapalnych w organizmie, więc warto wprowadzić taką naturalną siarkę z warzyw do naszej diety. Oczywiście możemy się wspomagać suplementami, możemy korzystać z kąpieli też siarczkowych. Wszystko co zawiera siarkę może nam pomóc, no na pewno nie zaszkodzi. Więc ja bym namawiał właśnie do jak największej ilości warzyw z tego względu, że ta bioprzyswajalność jest najlepsza. To tak chciałem na koniec tego filmu, bo wiem, że nie wszystkich interesuje temat łuszczycy, więc dałem to na koniec, a nie na początek, żeby jakby nie odstraszyć. A jeżeli dotrwałeś do końca, mam prośbę, zostaw komentarz pod tym filmem. Mam również drugą prośbę, w miarę możliwości daj łapkę w górę, bo to mi pomaga w zasięgach. A trzecia rzecz, zaobserwuj mój kanał, bo ciągle coś nowego, ciągle coś ciekawego i mam nadzieję, że będziemy w kontakcie i musimy wyzdrowieć. Dobrego dnia, trzymaj się.